3 lata trwała wymiana okien w Zespole Szkół Elektronicznych. Inwestycje powiat bolesławiecki prowadził etapami, bo okien w szkole jest niemało. W szkole zostało wymienionych 258 okien. To są wszystkie okna zarówno w budynku przy ulicy Tyrankiewiczów 2, jak i w budynku przy ulicy Bielskiej 13, sali gimnastycznej. Pierwszą partię okien wymieniono w 2010 roku, potem następną w 2016 i ostatnią w tym roku. Zespół mieści się w budynku, który jest taką perełką architektoniczną. Jest to obiekt z cegły klinkierowej, więc niemożliwa była termomodernizacja obiektu. A więc zrobiliśmy to, co rozum podpowiadał, czyli wymieniliśmy generalnie stolarkę okienną na stolarkę plastikową, po prostu szczelną, zgodnie z projektem akceptowanym przez architekta. W 2010 roku wymieniono okna w budynku dydaktycznym na pierwszym piętrze. W 2016 wymieniono okna w budynku dydaktycznym na drugim piętrze oraz w nawie głównej sali gimnastycznej. Natomiast w 2017 zakończono już inwestycje, wymieniono resztę okien na obu obiektach. Łącznie na wymianę okien w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych powiat wydał ponad 360 tysięcy złotych. Zespół Szkół Elektronicznych realizuje projekt unijny w oparciu o środki z RPO przy współudziale z powiatem lubańskim. Jest to projekt polegający na wyposażeniu dwóch pracowni dydaktycznych oraz na przebudowie węzła sanitarnego przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączna kwota projektu to 260 tysięcy złotych.